Thank you.
than the airport it was. And the polluting is good. However, it's cloudy day, with the lights, no precipitation. And the temperature is minus 1 Celsius degrees, which is 13 degrees Fahrenheit. And have an entire crew, I would like to thank you for our flight. I wish you a pleasant stay also. Hope that you have a job. Thank you for your attention. Hej kochani, może część z Was, mała część z Was rozpoznaje tutaj tło. Jak widać, jestem w Warszawie. Jestem tutaj od kilku dni, a dopiero teraz po prostu mam chwilkę czasu, by coś nagrać. Bo po prostu od pierwszego dnia staram się spędzać jak najwięcej czasu z moją rodziną, ze znajomymi, bo no już tak dawno mi tutaj nie było, że po prostu byłam strasznie stęskniona i no potrzebowałam tego. Ale w tym filmiku chcę nieco więcej pogadać o moich wrażeniach, ponieważ nie było mnie tutaj w Polsce 4 lata już, więc jest to strasznie długi czas i oczywiście już wspominałam Wam o tym, jak to się stało, dlaczego tak długo mnie nie było, to nie było planowane. A ja planowałam przynajmniej minimum raz w roku przyjeżdżać do Polski, ale się nie udało. Więc no jestem po nieco dłuższym czasie i nie wiem, czy widać, ale pierwsze co zrobiłam, to oczywiście szybko pobiegłam do Mariusza i zrobiłam sobie brwi, więc w końcu wyraźnie wygląda, mam nadzieję. Ale tyle po prostu rzeczy udało już mi się zrobić tutaj, od kiedy jestem i będę to jeszcze przez dosyć długi czas, powiedzmy, więc tak, już właśnie na początku się obawiałam, że będzie za dużo czasu, 2 tygodnie, a później zaczęłam tak się zastanawiać, że to jest jednak tak dużo czasu. Jest jak jest. Jeśli chodzi o samą podróż, to bym powiedziała, że to była jedna z przyjemniejszych podróży, jakie odbyłam w ogóle chyba kiedykolwiek. Naprawdę podróż była bardzo przyjemna i aż byłam w szoku, jak szybko ten czas po prostu przeleciał. Bo pracowałam sobie na komputerze i po prostu nawet nie zdążyłam zrobić wszystkiego, co sobie zaplanowałam. Pospałam nawet, co rzadko się zdarza, ale się udało, więc całe szczęście, jak wylądowałam właśnie około 1:00, to cały dzień po prostu byłam w stanie bez drzemki przesiedzieć i spędzić właśnie z bliskimi, więc to się jeszcze nigdy nie zdarzyło, bo zazwyczaj byłam tak zmęczona, że po prostu no musiałam się położyć właśnie po tym długim locie, więc no byłam zaskoczona, że właśnie tak to fajnie wyszło i się kompletnie nie nudziłam w locie, więc to było naprawdę super, przemiła obsługa i też wylądowaliśmy na czas. Walizki od razu wyszły, co się też nie zdarza, bo właśnie już się przyzwyczaiłam, że w Stanach jak się wyląduje, to po prostu czeka się bardzo długo, aż zaczyna właśnie walizki dawać, więc tutaj naprawdę po prostu wyszłam, przeszłam właśnie przez kontrolę graniczną i jak tylko weszłam właśnie tam, gdzie są te bagaże, to po prostu od razu zaczęły je wydawać, więc pod ogromnym wrażeniem właśnie, jak szybko im się to udało, więc wszystko no po prostu gładziutko poszło, więc byłam bardzo zadowolona. Następnego dnia, po tym jak byłam 12 godzin w samolocie, udaliśmy się do Brodnicy. 6 godzin siedziałam w samochodzie i powiem Wam szczerze, że to nie był najlepszy pomysł, bo się rozchorowałam. No, chyba po prostu mój organizm nie wytrzymał, bo i ten lot był bardzo właśnie długi, pomimo że no całkiem dobrze przebiegł i odpoczęłam sobie, nie czułam się tak super zmęczona po tym locie jak normalnie, to jednak nadal po prostu jest to taki stres dla organizmu i też no zmiana strefy czasu i to wszystko, więc jednak było dosyć dużym obciążeniem na organizm i następnego dnia się rozchorowałam, ale i tak się cieszę, że po prostu byłam w stanie zobaczyć właśnie moją babcię i cieszę się, że pojechałam, pomimo że skończyło się to nie najlepiej dla mnie, ale czuję się już całe szczęście lepiej, więc jest dobrze i tak. No, ale przejdźmy do tego, co mnie zaskoczyło, bo szczerze mówiąc, to taki szok przeżyłam, przyznam szczerze. Nie spodziewałam się, że będzie tutaj aż tyle zmian. 4 lata, to niby...
faktycznie sporo czasu, ale nie spodziewałam się, że będą aż takie zmiany tutaj, w szczególności w Warszawie. I więc zdecydowanie muszę przyznać, że po prostu to mnie mocno zaskoczyło. Wysłyszałam, że faktycznie no, były spore zmiany w Warszawie i prężnie się rozwija, ale nie spodziewałam się, że będą aż takie zmiany. Dosłownie po prostu nie jestem w stanie rozpoznać niektórych rejonów Warszawy. Niestety też nie pomaga to, że robi się ciemno przed 16, więc jak się spotykam właśnie ze znajomym czy z rodziną po pracy, to jest już ciemno, więc jak chodzimy do tych miejsc, gdzie ja jestem, w ogóle nie jestem w stanie rozpoznać tych wszystkich miejsc, ale naprawdę bym powiedziała, że zmiany jak najbardziej na plus. Pogoda taka sama, tutaj nie było żadnych zaskoczeń. Spodziewałam się, że właśnie będzie pochmurno, bo też sprawdzałam pogodę oczywiście przed wyjazdem, więc przez większość właśnie czasu oczywiście było pochmurno, a o dzisiaj się zrobiło nawet, są przejaśnienia i nawet słoneczko poszło na chwilę, więc całkiem fajnie i dlatego zresztą też chciałam nagrać, skorzystać z tego, bo ogólnie to no było dosyć ciemno, więc byście mnie tutaj prawie nie widzieli, więc ja się cieszę, że w końcu mam całkiem dobre oświetlenie tutaj. Kolejna rzecz, o której też zapomniałam, jaka to jest wygoda tutaj, to komunikacja miejska. No, muszę przyznać, że ja się przyzwyczaiłam po prostu w Stanach korzystać z auta, bo tam komunikacja miejska, no to jest naprawdę kiepska. Nikt tego nie używa. Są niektóre osoby, które używają, bo muszą, ale to nie działa najlepiej i naprawdę nie polecam używać komunikacji miejskiej w LA, bo to po prostu jest tragedia. I wszyscy właśnie, którzy używali, też dało się to użyć, ale po prostu spędzicie cały dzień i nie chcecie tak, więc najlepiej właśnie wynająć samochód. Jak jesteście w LA, to po prostu o wiele bardziej się opłaca wynająć samochód i pozwiedzać niż używać Ubera, który jest aktualnie bardzo drogi, czy komunikacji właśnie miejskiej, więc tutaj Warszawy po prostu rewelacja, aż byłam w szoku właśnie, jak mało czasu zajmuje przemieszczanie się po Warszawie po prostu, bo wszystko jest dosyć blisko. Właściwie no to jest tyle po prostu i sklepów, restauracji, banków, aptek, po prostu wszystko jest w jednym miejscu tak naprawdę, bo jest tego tyle, że jest wybór i jeśli chce się coś załatwić, do dwóch banków pójść, do Rossmana, do kilku piekarni i jeszcze do apteki i po prostu to wszystko załatwiłam w mniej niż 2 godziny i też jeszcze sporo na piechotę chodziłam, bo po prostu chciałam, to był mój wybór, ale i byłam w szoku, ja byłam przekonana, że to mi zajęło cały dzień, wróciłam do domu i tak jeszcze mam cały dzień przed sobą, więc byłam bardzo zaskoczona, bo jeśli bym takie rzeczy po prostu robiła lej, to nie byłam w stanie bym załatwić tego w tak krótkim czasie po prostu. Nie ma takiej wygody. Tutaj jednak to jest naprawdę super. Ta komunikacja miejska jest rewelacyjna, wszędzie można właśnie przemieszczać w bardzo krótkim czasie, jest też bardzo tania, jak na ten standard. To jest coś, co po prostu myślę, że jak tutaj, nie, zawsze byłam tutaj mieszkałam, to korzystałam z tej komunikacji, nie doceniałam tego, ale jeszcze bardziej to doceniam właśnie po mieszkaniu w Stanach przez tak długi czas, bo no, samochód to wygoda, dobrze mieć, ale jeśli jest ta opcja komunikacji miejskiej, to chciałabym, że to jest po prostu coś, co trzeba docenić, bo naprawdę jest super. Kolejna rzecz, byłam bardzo zaskoczona tym, że dużo mniejszych takich sklepów, cukierni, restauracji, takich po prostu, gdzie no właściciele prowadzą, nadal są tutaj i przetrwały pandemię, bo w Stanach dużo właśnie takich mniejszych biznesów niestety, ale po pandemii, jak właśnie wróciliśmy do LA, to po prostu już ich nie było. Smutne i dużo właśnie lokali są pozamykane, po prostu wolne są na wynajem i tak trochę to jest smutny widok, a tutaj po prostu dużo właśnie małych biznesów, które odwiedzałam 10 lat temu, 15 lat temu, nadal są i świetnie prosperują, więc to po prostu bym powiedziała, że tak, no, było mi bardzo miło to widzieć i odwiedzić te właśnie miejsca. Tak więc jestem zaskoczona, że pandemia była ciężka dla wszystkich. Cieszę się, że te biznesy przetrwały i też, że to warto doceniać. Kolejna rzecz, to Kretki, jej mąż mówił, że nie ma już kiosków ruchu, więc ja się przygotowałam, że po prostu już nie będzie, gdzie ja tutaj bilety kupię na komunikację miejską, a okazuje się, że są. Oczywiście jest ich o wiele mniej, faktycznie, dużo po prostu zostało pozamykanych, ale na przykład kiosk obok mnie jest nadal czynny i tam właśnie sobie kupowałam bilety na komunikację miejską, więc się cieszę, że są nadal te kioski ruchu. Pomimo, że no faktycznie jest ich mniej, to jednak są, więc to było też miłe zaskoczenie, że ta okolica tutaj, gdzie ja mieszkam, się bardzo mało zmieniło. Jedynie co się zmieniło, to parking płatny na Żoliborzu. Ja rozumiem, że to pewnie więcej jest pieniędzy dla tutaj tej dzielnicy, więc to jest na plus, ale to w jaki sposób to tak zorganizowali, no dosłownie po prostu jest bardzo mało miejsca na tych ulicach tutaj, gdzie są te parkingi, więc jeśli ktoś ma większy samochód, to jest bardzo ciężko się wydostać, bo ludzie parkują właśnie na zakreskowanych miejscach, gdzie nie powinni parkować, więc to jest duży minus, że właśnie jest bardzo ciężko czasami się wydostać z tych mniejszych uliczek, gdzie zrobili płatne parkowanie i to jest
niby na plus, bo jest więcej pieniędzy dla miasta, ale też mi jak to po prostu zostało ogarnięte, bo dosłownie mieliśmy problem z wyjazdem z naszego garażu, jak jechaliśmy właśnie do Brodnicy, bo po prostu zaparkowali nielegalnie samochody i my nie mogliśmy wyjechać z garażu, więc to jest taka jedna z nowych zmian, które teraz dopiero wprowadzili, więc może to jeszcze poprawią i może to po prostu będzie lepiej zorganizowane i ludzie będą mieli więcej miejsc na parkowanie samochodów w nieco lepszych miejscach, bo po prostu chyba im brakuje trochę miejsca. No to więc to było takie z jednych z pierwszych zmian, te, które no, bym powiedziała, że takie trochę są na minus. Ja samochodu nigdy nie prowadziłam tutaj w Warszawie. Komunikacja miejska mi zawsze wystarczała, więc ja byłam zadowolona. Więc ja rozumiem, że tutaj pewnie część osób faktycznie potrzebowała dodatkowych miejsc parkingowych. Jestem zaskoczona, że oni byli w ogóle w stanie stworzyć te miejsca parkingowe na tych bardzo wąskich już uliczkach. Jestem ciekawa waszego zdania, bo tak trochę to dziwnie wygląda, ale no może się przyzwyczaję do tej nowej zmiany. I kolejne zaskoczenie to powstało bardzo, ale to bardzo dużo takich bardzo uroczych miejsc i w szczególności właśnie w tym okresie świątecznym, one są tak ładnie przydekorowane, jak na przykład elektrownia po Wiśle, Norblin, Browary, wszystkie te miejsca pod Biedzami, tak naprawdę świetna architektura, jeszcze zachowali dodatkowo te przedwojenne elementy, co dodaje po prostu autentyczności, takiego fajnego stylu. Sprawda, te wszystkie miejsca są dosyć do siebie podobne i tak się zastanawiam, czy to faktycznie był taki zamysł, żeby po prostu było to taka reprezentacja Warszawy, czy to po prostu jest ten sam deweloper, czy... Ja tak się zastanawiam, po prostu zauważyłam, jak właśnie wszystkie miejsca, że one są dosyć takie podobne i tak łącząc. To może być na plus, ale właśnie się tak się zastanawiałam, bo jedna osoba mi powiedziała, że właśnie mieli wrażenie, że już było wystarczająco podobnych miejsc w Warszawie, a oni nadal dobudowują, więc tak negatywnie te osoby się wypowiadały na temat właśnie tych miejsc tutaj nowych w Warszawie. Ja uważam, że one całkiem fajnie wyglądają, powiedziała, że to wszystko jak najbardziej na plus. I fajnie, że po prostu tyle nowych restauracji powstaje i też zresztą muszę przyznać, że restauracje w Warszawie są cudowne. Po prostu jedzenie na najwyższym poziomie, przepyszne. Ceny też bym powiadomo, jak na warunki polskie, to bym powiedziała, że są dosyć wysokie, jeśli chodzi o restauracje, te, które tutaj przynajmniej odwiedziłam, które mi niesamowite jedzenie. A jak na warunki amerykańskie, to jak najbardziej po prostu spoko ceny. Ale właśnie tak się zastanawiam, czy po prostu zarobki w Polsce tak bardzo wzrosły, od kiedy ja tu ostatni czas pracowałam, ponieważ dla mnie te ceny w restauracjach, no to były dosyć wysokie. Ale też się zastanawiam właśnie, jak to wygląda właśnie z punktu widzenia osoby, która mieszka w Polsce i pracuje w Polsce. Jakie jest wasze zdanie? Ponieważ ja pamiętam, że jak tutaj pracowałam, to te ceny jeszcze w restauracjach były nieco niższe. Teraz wiadomo, no też inflacje i po pandemii to wszystko się pozmieniało, ale właśnie się tak zastanawiam, jak po prostu tutaj jest faktycznie, czy też te zarobki mocno wzrosły, bo w Stanach jest to ogromna inflacja, niesamowita i jeśli chodzi o zarobki, to one nie wzrastają, więc tak się zastanawiam, jak jest w Polsce, czy jest ta inflacja, ale też no, zarobki rosną, dostajecie podwyżki tutaj. No, w Stanach to, jeśli chodzi o takie standardowe podwyżki, to jest zazwyczaj maksymalnie dają właśnie od 3 do 5% w skali roku i to jest taka standardowa podwyżka. Oczywiście no, można poprosić o więcej, ale zazwyczaj to po prostu się wiąże z tym, że no, trzeba zasłużyć na awans. Tak więc to nieco inaczej wygląda. A jeśli się o nic nie poprosi, no to właśnie zazwyczaj dają 3 do 5% podwyżki w skali roku, ale wiadomo, inflacja aktualnie jest po prostu okropna, więc no, to jest tak trochę słabo, ale tak się zastanawiam, bo wydaje mi się, że widzę, że dużo osób korzysta z tych nowych miejsc, które tu powstały i fajnie to widzieć, że one nie są puste, że ludzie korzystają i to jest spoko i też zresztą fajnie zobaczyć, że ludzie sobie pomagają, właśnie też byłam w autobusie i jakiś starszy pan się pytał o właśnie jak tutaj dojechać do jednego miejsca i dosłownie po prostu wszyscy wokół niego się zaczęli odzywać i mu pomagać, jak to miło. To było fajnie, że w Polsce ludzie sobie pomagają. Nie przejmą tak po prostu obojętnie, więc mam wrażenie, że w Stanach jednak chyba też przez to, że właśnie wszyscy jeżdżą swoimi samochodami, nie ma tej komunikacji miejskiej, to jednak jest takie, no nie wiem, są mniej tak połączeni ze sobą, nie wiem jak to nazwać, miło to zobaczyć po prostu. Też została rozbudowana druga linia metra, więc też to fajnie, że to zrobili i to się wszystko rozwija i muszę przyznać, że po prostu no w takim tempie ja nigdy czegoś takiego nie widziałam, więc to jest naprawdę po prostu brawa, jak najbardziej na plus i fajnie to widzieć. Nawet Tadek mówił, że właśnie był pod wrażeniem, jak to wszystko wygląda właśnie tutaj. Sam się nie spodziewał, więc jak najbardziej po prostu to zasługuje właśnie na docenienie. I tak się zastanawiam, co
jeszcze mi coś przyjdzie na myśl, co jeszcze zapomniałam wspomnieć, ale jak na razie to muszę przyznać, że jak najbardziej przeżyłam po prostu szok, jakie zmiany tutaj zaszły w ciągu tych kilku lat i jak to wszystko się zmieniło. Naprawdę szok. No więc dajcie mi koniecznie znać, jakie inne miejsca powinnam tutaj sprawdzić i w Warszawie, i w Brodnicy, i co powinnam kupić, nawet jedzenia bez prawa. W ogóle jedzenie w Warszawie, w ogóle wszędzie w Polsce, w ogóle niesamowite. Niesamowite. Zapomniałam, jak dobre jest tutaj jedzenie. Jeszcze tyle jest tutaj restauracji, które serwują jedzenie, które można sobie podgrzać w domu, czyli takie obiady, a jeśli ktoś po prostu nie ma czasu na gotowanie, bo teraz więc pracuje, więc to jest super, że takie miejsca powstają i na świeżo są po prostu robione produkty. To po prostu takie obiady, które można sobie różne surówki kupić, różne właśnie produkty mięsne, pierogi. Tu jest taki ogromny wybór i to jest super, bo jedzenie smakuje rewelacyjnie, ceny są odpowiednie i blisko i no super, muszę to pochwalić, bo tego mi brakuje w Stanach, bo są restauracje oczywiście, ale nie ma takich miejsc, gdzie po prostu można kupić właśnie takie obiady do odgrzania w domu. Można sobie zamówić obiady takie przez internet i podgrzać w mikrofalówce, ale to nie jest to samo i właśnie tego mi brakuje jednak. A w sklepach typu Whole Foods, no tam serwują takie gorące jedzenie, ale też bym powiedziała, że nie smakuje aż tak dobrze jak tutaj to w Polsce, więc tego mi z nim brakuje, jak ja to zobaczyłam, to po prostu wow, jakie to super, naprawdę, rewelacja. I kolejna rzecz to oczywiście nie mogłabym wspomnieć o usługach, no tak długo czekałam po prostu, żeby właśnie sobie zrobić brwi, bo no moi znajomi tam chodzi na tego typu zabiegi, że efekt mi się tak w Stanach nie podobał jak tutaj. Nie wiem, czy to chodzi o to, że po prostu większość osób ma swoje biznesy, więc no jeśli jest to ich biznes, to się bardziej starają, niż gdy pracują dla jakiejś większej firmy, czy po prostu sieci tych salonów kosmetycznych, bo mówiłam wam, że poszłam do takiego luksusowego salonu kosmetycznego w LA, on się nazywa Milk and Honey i byłam przekonana, że dostanę usługę, za którą płacę, bo to nie było tanie i byłam bardzo rozczarowana, jak słabo ten efekt wyglądał i tak samo jak słabo mnie potraktowali, więc no muszę przyznać, że tutaj nadal zawsze byłam zadowolona. Jeśli chodzi o jakiekolwiek właśnie usługi w Polsce, mam wrażenie, że po prostu ludzie się naprawdę starają i im zależy, żeby właśnie no klient był zadowolony i po prostu, no nie wiem, są bardziej wyszkoleni? Tak się zastanawiam, od czego to też zależy, bo no zawsze po prostu. I jak do fryzjera chodziłam, to po prostu. Nawet jak miałam taką fryzjerkę, do której ciągle chodziłam, później ona odeszła, się wyprowadziła i musiałam iść do innej, ale poszłam do samego salonu i oni byli tak wszyscy wyszkoleni w tym salonie, że dostałam dosłownie to, o co prosiłam. Byłam bardzo zadowolona z cięcia, włosy się fajnie układały. Poszłam tutaj w Stanach, do tego samego salonu właśnie, do którego chodziłam wcześniej, ale też moja fryzjerka odeszła po pandemii i byłam bardzo, ale to bardzo zawiedziona z cięcia, jakie mi dali. Więc no. A ceny też wzrosły oczywiście, więc byłam bardzo rozczarowana i dlatego zresztą też po prostu wolę obcinać włosy w domu, taka jest prawda, bo często jestem rozczarowana po korzystaniu z usług w Stanach. Takie są realia. Jeśli znacie jakieś fajne salony kosmetyczne w LA, proszę mi podajcie, jeśli na przykład Polacy prowadzą, bo mi bardzo ciężko to znaleźć i niestety nawet opinie w internecie niby chwalą te po prostu miejsca, a później ja tam idę i tak to wcale nie jest takie super. Tutaj mam wrażenie, że Polacy są bardziej tacy krytyczni i się zastanawiam, bo też poszłam do salonu, do którego no też były takie pozytywne, ale też dużo negatywnych opinii, a nadal byłam bardzo zadowolona, więc no to się zastanawiam, czego to zależy. Chyba są bardziej krytyczni Polacy. Tak, bardziej się starają i ciągle właśnie chcą właśnie na tym, by szkolić, ulepszać i tak, usługi. Jak najbardziej zawsze będę korzystać, jak tutaj będę przyjeżdżać, bo to jest coś, co no, ciężko dostać. Ciężko dostać właśnie w Stanach. I tyle, wiecie, na pewno coś mi przyjdzie do głowy w międzyczasie, więc może nakręcę jakiś kolejny filmik tego typu, ale koniecznie dajcie mi znać, co powinnam w ogóle sprawdzić, jakie kosmetyki tutaj sobie kupić, bo też już tak długo mnie nie było, że ja się po prostu nie orientuję właśnie, które kosmetyki warto sprawdzić. Moja mama tutaj ma sporo takich fajnych produktów, więc też mogłabym nakręcić, zaczęłam po prostu je używać tutaj, więc może też nakręcę na ten temat filmik i też koniecznie mi podajcie, co tutaj przetestować i po prostu przygotuję właśnie tego typu filmik, co warto właśnie kupić, będąc w Polsce, przyjeżdżając za granicę. I zastanawiałam się także, jako że zrobiłam sobie brwi, to zastanawiałam się nad zrobieniem
kreski permanentnej na linii rzęs, albo po prostu tej małej kreski permanentnej na powiekach. A jedynie co, to tak się obawiam, jeśli mi się nie spodoba, to chyba nie da się tego usunąć, wiadomo, bo laser przy oku to raczej nie jest dobry pomysł, więc się tak zastanawiam, czy któryś z Was robiła tego typu zabiegi, właśnie permanentny makijaż, jak to Wam się udało, jakie po prostu wrażenie mieliście i jak po prostu to się zmywa po jakimś czasie, bo też nie chcę po prostu być jak gdyby zmuszona do końca życia mieć po prostu tą kreskę, no chcę być w stanie po prostu dać jej się wymazać naturalnie, bo jak robiłam brwi, no to ładnie to po prostu wszystko zeszło po 5 latach i byłam bez usuwania poprzedniego microbladingu, zrobić sobie kolejny, więc z tego byłam bardzo zadowolona, a też jeśli chodzi o makijaż permanentny innych części twarzy, bo to brzmi fajnie, ale tak trochę się obawiam. Też mam bardzo delikatne oczy, więc nie wiem. I też nie znam nikogo osobiście, kto robił, bo poprzednio właśnie no, znałam osoby, które robiły makijaż permanentny, i więc to przynajmniej dawało mi tak trochę nadziei, że będę zadowolona, a tutaj osobiście nie znam nikogo, więc tak, no tak się trochę boję tego, pomimo, że no nie mogę przestać o tym myśleć, bo by było fajnie właśnie mieć taki makijaż permanentny, ale no nie wiem, czy to byłoby dla mnie. Kolejna rzecz, o której bym znów zapomniała. Buty. Zauważyłam, że moja siostra rewelacyjne botki. I tak mi się spodobało, że też sobie zakupiłam. I zamawiałam ze sklepu e-obuwie. I byłam pod ogromnym wrażeniem, jak szybko zostało dostarczone. Dosłownie oni mają 3 godziny. Ja sobie zamówiłam buty i one tego samego dnia, w kilka godzin, były już u mnie i są na moich nogach. I dosłownie jestem w szoku, jak wygodne są przede wszystkim, bo mam wrażenie, że no dużo ładnie wyglądających butów jest, ale one są strasznie wygodne. I właśnie nie dość, że te buty są wygodne, to do tego fajnie wyglądają i świetna cena. I bym powiedziała, że jakoś też jak najbardziej na plus. Więc kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, ponieważ no jakoś rzadko kupowałam ogólnie nowe buty i teraz jestem zaskoczona i wyborem, i cenami, dostępnością, po prostu, więc jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. A i też rozmiarówka jest fajna, ponieważ właśnie zawsze 30 miałam i faktycznie mam nadal. I to jest 8,5 i w Stanach właśnie często ja kupuję buty 8, bo tam bardzo rzadko są połówki, zazwyczaj właśnie albo 8 muszę kupić, albo 9, tak? Zazwyczaj właśnie między jestem 8 a 9 i albo są buty za małe na mnie, albo za duże, więc tak bardzo ciężko mi jest kupić buty w Stanach, a tutaj mają mój rozmiar i pasuje idealnie, więc jestem bardzo zadowolona, że nie trzeba po prostu spędzić mnóstwo czasu na dobieranie odpowiedniego rozmiaru, bo te rozmiarówki są tutaj fajne, standardowe, więc to też plus. I kolejna rzecz, która też mnie zaskoczyła, to ceny pakietów w ogóle internetowych w Stanach. Powiedziałam, że no, nie było jakieś super drogie. Za internet płaciliśmy $80 za światłowód, to był 1 gigabajt i przesyłanie i ściąganie, więc tak myślałam, że to jest dosyć spoko cena, ale tutaj w Polsce te ceny takich pakietów, macie internet, telewizję, Netflixa za 55 zł. I to do tego jest szybki internet i 50 kanałów. Po prostu jest niesamowite, jak atrakcyjna to jest cena. W Stanach bardzo ciężko. No, najtańszy internet, jakikolwiek mieliśmy, no to był wolny internet, chyba 100 albo 150 megabajtów. Ściąganie i kosztowało $50. A to było po tym w ogóle, jak wynegocjowaliśmy nieco cenę, bo oryginalnie to chyba było 70, więc... I dodatkowo, niesamowicie szybko ktoś przyszedł zainstalować. Dosłownie zamówiłeś ten pakiet, jak gdyby jednego dnia, a następnego dnia był ktoś, kto instalował z rana. I też jak instalowaliśmy internet właśnie w Stanach, to trzeba było czekać tak kilka dni, by przyszli, zainstalowali. To nie jest tak od razu. A tutaj byłam pod wrażeniem, że po prostu ktoś od razu przyszedł, zainstalował bezproblemowo, bardzo szybko. No, ale jak zwykle, no, z usług zawsze byłam zadowolona tutaj w Polsce, więc zaskoczenie jest tutaj stąd, że się odzwyczaiłam od tych luksusów właśnie, jeśli chodzi o usługi, ale to jest po prostu też jak najbardziej na plus. Jeszcze sobie przypomniałam, co mnie zaskoczyło. Reklamy. Reklamy w telewizji. Produkty, jakie są reklamowane, czy też nie produkty, co po prostu jak te reklamy wyglądają i jak bardzo krytyczne są. Zobaczyłam reklamę, ale była to taka reklama antyfastfoodowa. Ogólnie mówili, że o, zjesz McDonald's, to czeka ci śmierć. No ja tak mnie trochę szokowała ta reklama, przyznam szczerze. Czegoś takiego by się nie zobaczyło w Stanach, zdecydowanie nie. Ale taki widzę ogromny kontrast, ponieważ z jednej strony, jeśli chodzi o jedzenie, właśnie nie wolno żadnych fast foodów,
Ale z drugiej strony widzę ogromną ilość osób tutaj w Polsce, które palą papierosy. I to też mnie właśnie szokowało, ponieważ w Stanach, w szczególności w Kalifornii, bardzo rzadko widzę palące osoby. Już w ogóle zapomniałam, jaki to jest zapach taki dymu tytoniowego, bo po prostu tak dawno już tego nie czułam. Zdarza się, że czuję na ulicy marihuanę, tak, ale nie dym tytoniowy, więc jak właśnie przyjechałam do Polski, to po prostu już od pierwszego dnia mnóstwo osób zauważyłam, że pali papierosy i dlatego jestem taka trochę zaskoczona, że z jednej strony są te reklamy, o nie jedz tego, nie jedz tamtego, jeśli zjesz to, to się rozchorujesz, musisz ten lek wziąć na gaz, na wzdęcia, tutaj na coś innego, po prostu mnóstwo reklam, jeśli chodzi o właśnie leki czy suplementy i tak samo reklamy edukacyjne, jeśli chodzi o dietę, ale nic o papierosach, a dużo osób pali i wydaje mi się, że z mojego punktu widzenia palenie papierosów jest o wiele bardziej niezdrowe niż zjedzenie tego cheeseburgera raz na jakiś czas. Wiecie, w szczególności, że pamiętam, jak mieszkałam w Polsce, miałam po prostu świra na punkcie zdrowego odżywiania i to była taka obsesja, że po prostu jak zjadłam coś, co nie pasowało mi do diety, to po prostu miałam takie wyrzuty sumienia. Od razu mi już bolał brzuch, bo się stresowałam tym i już od dłuższego czasu po prostu wrzuciłam na luz i się tym nie przejmuję. Jem to, co chcę i oczywiście, po czym się źle czuję, to tego unikam, ale bez przesady po prostu już nie mam takiego świra na punkcie właśnie diety i tego, co jem i naprawdę czuję się mentalnie o wiele lepiej. To chyba nazywa się intuicyjne jedzenie, po prostu to, co chcę, a nie to, co wydaje mi się zdrowe. Bo jak jadłam tylko zdrowe produkty, to często po prostu nawet nie odczuwałam przyjemności z jedzenia i to wpływało na to, jak się czułam, więc cieszę się, że po prostu zrobiłam te zmiany w moim życiu, bo po prostu o wiele bardziej czerpię korzyść z jedzenia. Ale chciałam właśnie o tym wspomnieć, bo jestem ciekawa, jakie jest wasze zdanie, czy faktycznie papierosy są tutaj w Polsce nadal. Pamiętam jeszcze za czasów szkolnych, jak mnie namawiali właśnie, żebym papierosy paliła. A jeszcze w gimnazjum, słuchajcie, pierwsza klasa gimnazjum, a tutaj mnie namawiają na papierosy. I papierosy były takie cool. Ja się zastanawiam właśnie, jeśli chodzi o papierosy, czy faktycznie one są tak postrzegane jako coś takiego super, takie luksusowe, czy coś w tym stylu. Bo później w Stanach już moda na papierosy minęła i bardzo rzadko się widzi osoby palące. Nawet nie wiem w ogóle, gdzie można kupić w Stanach papierosy, tak się zastanawiam. Wiem, że tutaj w Polsce, to w kioskach było można kupić papierosy, w sklepach, w każdych, w Lidlu, w Biedronce wszystko było, a ja nie widzę nigdy nawet papierosów teraz, tak się zastanawiam, gdzie oni to sprzedają. Oj, też na lotnisku, słuchajcie, złapali mnie do kontroli i się pytali, ile pani tytoń przywiozła, ja tak, co? Ja nie palę, gdzie ja to bym tytoń dostanę, po co w ogóle? To takie zabawne, byłam w szoku w ogóle. Tytoń jeszcze jest czymś tutaj, gdzie faktycznie palą. Byłam 4 lata temu tutaj i nie przypominam sobie, żeby faktycznie tyle osób paliło, ale z tego, co tak rozmawiałam z bliskimi, to mi mówią, że mniej osób pali niż kiedyś, więc to był dla mnie jednak szok. Po prostu kompletnie o tym widocznie zapomniałam. Ale co wy sądzicie? Papierosy, dieta, jak to jest? Bo wiem, że jednak w Polsce jest to duże nastawienie właśnie na zdrowe odżywianie, jeszcze też była moda na ten weganizm, wegetarianizm. I wiem, że jest dużo właśnie takich super nawet knajpek wegańskich, jak kiedyś chodzi, uwielbiałam. A zastanawiam się, jak to teraz jest właśnie, jeśli chodzi o dietę w Polsce. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zadawajcie jak zwykle pytania w komentarzach na dole i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!